Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, mamy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Pomyślałam, że ja powinienem oddać kobietom, co się im należy, tylko że spróbuję to zrobić od strony duchowej. Pomoże mi w tym celu niedawno odkryta przeze mnie dobra nowina według Marii. Na tekst ten natknął się niemiecki uczony Karl Reinhardt w Kairze w 1896 roku. Było to koptyjskie tłumaczenie z greckiego oryginału datującego się około IV wieku naszej ery. Jako że fragmenty tego tekstu zostały później także odkryte w innym miejscu, naukowcy spekulują, że tekst ten musiał być w ogólnym obiegu podczas trzech pierwszych wieków po narodzeniu Chrystusa. O co chodzi w tym tekście, którego tylko fragmenty przetrwały do naszych czasów? Otóż nasza bohaterka Maria, o której domniemywa się, że była Marią z Magdali, udziela wyjaśnienia pierwszym apostołom na temat tego, czego nauczyła się od samego Jezusa. Ci zdają się być oporni na jej nauki, choć przyznają, że Zbawiciel kochał ją bardziej niż wszystkie inne kobiety. Już sam fakt, że kobieta występuje w tym tekście w pozycji duchowego i moralnego autorytetu, był prawdopodobnie wystarczający, by zdominowane przez mężczyzn struktury próbowały go tłumić. O czym więc uczyła Maria apostołów? Powiedziała im: uważajcie, żeby ktoś was nie zwiódł, mówiąc, że Bóg jest tu lub tam, bo Syn Człowieczy jest w środku was. Podążajcie za Nim. Ci, którzy będą Go szukać w środku, znajdą Go. Już tylko to stwierdzenie przekonuje mnie co do autentyczności tej nauki. Jeśli pamiętacie Państwo moje felietony na temat Upaniszad czy modlitwy kontemplacyjnej, zauważycie, że nauki Marii są spójne z uniwersalną prawdą, iż Bóg mieszka w sercu każdego człowieka. Oczywiście nauka ta jest nie w smak dla większości współczesnych, dualistycznych systemów religijnych, które wszystkie twierdzą: Bóg jest u nas i nie idź do innych, o ile nie chcesz doświadczyć wiecznego potępienia. Takie stanowisko, wydaje mi się, wypływa głównie z obawy, że wierny weźmie swoje pieniądze i zostawi je w jakiejś innej instytucji. Być może kobietom jest łatwiej zrozumieć ideę, że Bóg jest w środku, bo poprzez ciążę mają one bezpośrednie doświadczenie istnienia życia wewnątrz nich. W następnym felietonie postaram się dać Państwu więcej przykładów kobiet, które to zrozumiały. Maria naucza dalej. Materia daje początek pasji, która nie ma sobie równych i która wynika z czegoś, co jest sprzeczne z naszą duchową naturą. Ta pasja jest przyczyną zaburzeń w naszym ciele. Opisuje też w szczegółach przeszkody takie jak ignorancja, lęk przed śmiercią, utożsamienie z ciałem i jego popędami, czy gniew, które sprawiają, że duszy ciężko jest odkryć swoją prawdziwą naturę. Tłumaczy, że dopiero kiedy skończyło się jej pragnienie, umarła jej ignorancja. Od tego momentu, twierdzi Maria, była ona w kontakcie z resztą swoich dni w milczeniu. Myślę, że nawet Budda nie powstydziłby się tego stwierdzenia. Jest jeszcze jedna nauka, którą Maria daje apostołom, a która
przekonuje mnie do autentyczności tego tekstu. Dwukrotnie, zachęcając apostołów, by głosili światu dobrą nowinę, wzywa ich, by nie wymyślali żadnego prawa poza tym, które zostało dane przez samego Zbawiciela. Jak to się potem odbyło, wszyscy dobrze wiemy. Przez wieki szowinistyczne autorytety wykazały się niemałą twórczością, wymyślając niestworzone rzeczy, takie jak czyściec czy odkupienie grzechów przy pomocy pieniędzy, i po dziś dzień uzurpując sobie prawo do kontrolowania ciała kobiety. Jeszcze inne określenie, które mi się spodobało w dobrej nowinie według Marii, to miejcie dobrą odwagę. I to jest, drogie panie, coś, czego bym wam wszystkim życzył z okazji waszego święta. Miejcie dobrą odwagę, by szukać Zbawiciela wewnątrz siebie, by chronić życie w sobie i waszą radosną żywotność. No i by umieć przeciwstawić się męskiemu szowinizmowi i męskiej głupocie, kiedykolwiek się na nią natkniecie. A tak w ogóle uważam, jakaś kobieta powinna znaleźć dobrą odwagę i zostać papieżem, albo naczelnym rabinem, naczelnym emirem, czy też wielkim guru. Świat byłby wtedy znacznie przyjaźniejszym miejscem. W prawdzie, prostocie i miłości Piotr Rajski.